Prywatyzacja. No. Prywatyzacja. No ale wiesz, widocznie czasy komunizmu przeszły. Jakoś się pocieszyli tym wszystkim Lenin. No, ale tam dużo zła tam było też. Widzisz, bo nie ma człowieka doskonałego i system może być idealny, ale zobacz, ile mafii jest w islamie. Też mi się było na wielu spotkaniach u Arabów i ta ich wiara jest piękna. Piękna, bo to jest oparta też częściowo na Ewangelii. Oni wierzą w ogóle w Jezusa Chrystusa. Nawet myśmy w meczecie byli w Kruszynianach, bo tam jest taka tablica informacyjna, że wierzymy, uznajemy 4 Ewangelie. No to, to jak ktoś przyjedzie tam, to co? I Arabowie w Jezusa wierzą? Tak, bo Jezus dla nich jest jednym z wielu proroków. No. Ale jakie są mafie i po prostu oni się podszywają pod tych proroków, pod wierzących i wiesz, je rozsadzają, co się da. Dlatego Mareczek się boi strasznie tej walizki. Nie, on ma się przed tą walizką. No, jak dzisiaj do mnie zadzwoni, to jemu powiem, że zostaw tą walizkę już. Bo on, proszę ciebie, wiesz, on ma takie lichwiarskie. Jak będzie za długo stała, to on odmyśli, żeby ją sprzedać. A żeby ją sprzedać, to trzeba wiedzieć, co tam jest dokładnie w tej walizce. Jaki ten... I słuchaj, nie... on po prostu ma lichwie, a FK mówi... Ja jeszcze takiego lichwiarza to ja nie widziałam, także mu dałaś dobrą pożywkę. Temu lichwiarza. No jest, dzisiaj będzie można odetchnąć dopiero, daj spokój. Lichwiarstwo. Także coś na uboczu zawsze się tworzyło złego. No. No chociaż te systemy, sam widzisz, i tak są już skazane na śmierć, na zagładę, na zniszczenie, no bo one nie są Boże. To nie są te czasy. Widzisz, Jezus mówi, Jeruzalem, Jeruzalem, które kamienujesz proroków. Dawno się te czasy skończyły. Nie pozostanie to kamień na kamieniu. A żeby ci Żydzi byli mądrzy, to by oni uciekli w góry, nie? No bo Jezus mówi, jeżeli zobaczycie ohydę spustoszenia, którą są wojska rzymskie, bo uciekajcie w góry, no to trzeba było pomyśleć, no gdzie ta ohyda, co to jest, czym jest ta ohyda? A jak się wyda ohyda? A jak się wyda? To jest taka piosenka jakaś. Nie ciekawa. Ten długopis to się już nadaje na zsyłkę do Syberii. Ohyda. O widzisz, ja ci coś powiem. Przemiła kobieta ze mną wczoraj rozmawiała i zostawiła mi plakietkę. Pracownia malarstwa Anna Pyzel-Kamińska @neostrada.pl. Ale zobacz, jaki adres długi. Anna.pyzel.kamińska@neostrada.pl. Facebook Anna Pyzel-Kamińska. Pyzel-Kamińska, Warszawa. Telefon pracownia malarstwa. Widzisz? No bo to był wczoraj rzeczywiście taki wernisaż zbiorowy. I to coś jeszcze, jakiś będzie konkurs. Myśmy tam swoje dane dali. Nie wiem, czy to pójdzie do Ameryki, czy gdzie te nasze dane, ale mam nadzieję, że chyba służą konkursowi. Bo tam Ireczek mówi, ty zobacz, ten facet, co się zdjęcia robi, taki chudy jakiś, to już jest, wiesz,
konfident. Zobacz, to już jest, zobacz, od razu widać. Ja mówię, a skąd ty to wiesz, że to jest konfident? I tak go podpuszczam. A ja mówię, no to co nie widzisz, zobacz. Tak. To już jest konfident. Ja mówię, słuchaj, czasem ludzie są tacy, że coś muszą zdradzić. Ale dobrze, dobrze. Ja mówię, a to już samo, to jest złe. No, konfident. A content to jest in English language to be happy. Tak ci mówię, jest taka czytanka, taka książka fajna. Philip Scott is the typical resident of Siberia Avenue. He's happy. He lives a content life. I po prostu ta czytanka, cała książka, to chciało mi się ją na pamięć nauczyć, bo to było nagrane też na taśmie. No mi się tam kilka stron nauczyło, przyznam się szczerze. I takim językiem pięknym angielskim. Nie amerykańskim, tylko angielskim. No i takie rzeczy to jeszcze jak kiedyś odbijali na ksero, nie? No to jak książkę zdobyć? Trzeba odbić na ksero i patrzeć wszystkie kartki. Fru! Przez tą maszynę. I potem trzeba ją skleić. I proszę ciebie, ten Andrzejek, to na Znicza mieszka koło Rogera, to jest introli gatorem. I on mi robił książki normalnie. Śpiewnik robił, Pieśni Królestwa. Potem co jeszcze robił? No te takie do angielskiego. Gruba okładka, piękna, gruba. No i odbite kartki jednostronnie na ksero i stanowią książkę. I proszę czytać książkę. Ale widzisz, broń Boże, myśmy tam o Żydach, to nic tam nie czytaliśmy, bo my mówimy o Królestwie Bożym, o narodzie ze wszystkich plemion, ze wszystkich języków, to przecież też i z Żydów, ci, którzy chcą poznać prawdę, to mogą tę prawdę poznać, no z tego narodu, co zabili Jezusa przecież, no. Co któraś osoba to się nie przyzna niby, nie? No to dobrze, no to nie przyznawaj się, ale uwierz w Jezusa, bo wyście jak uwierzyli, to potem znowu na manowce żydowskie. Apostoł Paweł nazwał to żywiołem, żywiołami, czyli kabały, bajki żydowskie, ale w ogóle, że Biblia mówi, że przyjdą tacy, którzy zmienią czasy i zakon, czyli że Żydzi tych dodateczków nadali tak dużo, że to przyćmiło cały ten sens zakonu też. I o to chodzi, że jak przyszedł Jezus, to już te wszystkie śmieci były. Także niestety, taka malarka, Fryzel Kamińska, też proszę ciebie, może namalować, ale co, namaluje sytuację za Staną. Ale artystka zwykle, proszę ciebie, też, no mnie się zawsze wydawało, że idzie za prawdą, że szuka prawdy, że żyje w prawdzie, że w niej, w tej prawdzie jest. A to nieprawda, bo ile razy widzę na przykład sztuka sakralna, maluje, proszę ciebie, aureole nad głową, a nie wiem, Jaśku, czy ty wiesz, że aureola pochodzi z Persji. Aureola w ogóle jest częścią kultu słońca, pochodzi z kultu słońca. I nie wiem, czy ty wiesz, że Jezusa też kiedyś rysowali na rydwanie słonecznym, słyszałeś? Z brodą czarną. Jezus perski. I on, że rzekomo przyleciał na rydwanie stamtąd. Ale mówili takie też kabały, że Jezus jak miał 12 lat, to Ewangelie o nim nie mówią. I teraz tak, można dośpiewać, że pojechał do Indii na wschód. I na perskim dywanie przyjechał i stąd się wziął ten dywan, bo rysowano Jezusa. Nie każdy to wie, ale poszukaj dobrze w tych bałwochwalczych obrazach. Jezus na dywanie, Jezus z brodą i Jezus z aureolą. Są to symbole posłonecznego kultu, kultu słońca. No. Jeżeli taka malarka, bo o co mi chodzi, maluje te aureole, no to ona całe to pogaństwo maluje. I teraz możesz ty traktować to, te aureole i cały obraz święty jako historię, jako fakt, a jak ktoś wie, że to jest bałwochwalstwo, to się po prostu będzie tym brzydził. No to więc taka malarka, trzeba powiedzieć, w tym wypadku służy złu. No.
A widzisz, dobrze znać prawdę. Wiedzieć to, z czego pochodzi, co przez to przelatywało, przechodziło. Także dobrze, że ty tutaj naświetlasz kosmicznie trochę te filmy. Kosmicznie, może tam z tym Marsem to przesada, wiesz, ale po tej samej Ziemi. Przecież to historia religii różnych to ma całe tysiące lat. A my żyjemy ile? Parę lat, a to przechodziło przecież. To więc taka baba tutaj na parafii, która kartofle obiera i ma te nogi kwadratowe, bo te kartofle są ciężkie, to skrzynie z kartoflem, to ona nawet nie zastanawia się, że ta aureola, to ona wcześniej w ogóle nie istniała. I że wcześniej w ogóle nikt żadnym obrazem nie kłaniał się, nie całował, nie stawiał na drodze ognia, powodzi, lawy, tak jak w Hiszpanii. To jest taka książka, zanim wybuchnie Wezuwiusz. Ona też pisze, że w Rzymie są uliczki, gdzie po lewej i stronie są burdele, uliczki, finansowane przez Kościół, przez biskupów. Oni się dziwią, że pedofilia, że u księdza... Tak, ale u Żydów jest bardzo przerwana. Jest, ale, jest. 80% Żydów żyje z małym dziećmi. Tak, raz tu Żydzi przyjechali, to chłopcy się obejmowali. Widziałem. Tak, możliwe. Nie z żoną Żydzią. Tak. Z tą ogoloną na łysą pałę, tylko z tym dzieciaczkiem. To czyli, że u nich się pozwala? Tak. Bo u Arabów nie. Dlatego tak nie znoszą ci Arabowie. Dlatego ci Arabowie, no. Oni znają tej oficjalnej. Pedofilię, pedałów jest masa. Tak? I erotomanów też jest. No słuchaj, raz. Taki potent straszny, że na przykład jak się uwzi, weźmie Żyd na blondynkę, to nie daruje, będzie łaził pod dom, bo kutas musi być prowadzony do tej łona, tej podporcji. Na blondynkę powiedziałem. A jak? No przecież nie na blondynkę, bo brunetkę to są tutaj te ogolone Żydów. Tak. Są czarne baby przecież. Brunetkę. One są ładne, jak są młode, a potem się wszystkie robią, bo się rozpływają. Tak. Ja to na się robią, bo to swojego. A Żydówka nie będzie blondynką? Nie, raczej. Jak byłem we Francji, widziałem to przemalowanie. Bo są naturalne, wiesz, Francja jest taka straszna, no. Że północ Francji jest taka jak Szwecja. No. Wszyscy mężczyźni są blondynami, kobiety blondyny, tak jak Catherine Deneuve, no. No, pamiętasz, no. Catherine Deneuve, no. No to ona taka raczej w typie szwedzkim, no, ale w typie żydowskim. Tak, tak. I dlatego tam jest straszna we Francji, no. Wiesz, taka, no, walka tych czarnych z tymi blondynami. Tak. Aha. Północnymi, no. Francuskimi, bo są potomkami Normanów, a Normanowie to są Szwedzi. Tak. Są wikingowie. Tam są dwie rasy, jedna jest śródziemnomorska, tak. A druga jest ta straszna północna, ta germańska. Tak. Tak. Dlatego tam jest bardzo duże podłoże do konfliktu pracowego. Mhm. Ja oglądam pięknych młodych mężczyzn. Tak. Ale mi się bardzo podobają ci blondyni. Tak. Piękni, te nogi takie strasznie długie. Nie ma grama tłuszczu. A dlaczego? Bo ja ci kiedyś powiedziałam, że Francja jest najlepsze. Normy są ochrony żywności. Nic nie jest w stanie ci zaplikować żywności w sklepie, bo takie są normy. Mm-hmm. Bo w Polsce to się jeszcze udaje w supermarketach. W supermarketach już ci takie różne nowe produkty wtrążalają, które mogą być po prostu trujące. Mm-hmm. Bo to jest nowy rynek, na nowym rynku, jak się tu się orientujesz, no to można cuda robić. W sensie nabyć składu chemicznego, czy koloryzatorów, czy utrwalaczy, wiesz, żeby się to nam nie psuł, prawda? A to jest trucizna przez taki utrwalacz. No. A tam nie, tam tego nie ma i dlatego tak jakiś, no wiem, no tak wszyscy wyglądają jak z obrazka. Mm-hmm. Nie ma nawet tłustych kobiet dojrzałych. One są skuteczne. To jest jedyne w społeczeństwie, gdzie nie ma właśnie ubiotyły. Ale to wynika z dobrobytu i z dobrego życia. Wiesz, w dużej dbałości o odpowiednie wyżywienie, dietę i tak dalej. Te sery też dużą rolę odgrywają, wiesz? To wino czerwone. Bo ty słyszałeś, że wino czerwone bardzo czasami w małej ilości ma charakter zdrowotny. Tak.
tak. One leczy, jelita, krwiobieg. Tak, oczywiście, no niesamowite. Niesamowite. Oczywiście w sensie wino, ale mało. Tak. Nie dużo. Mało, tak. Bardzo mało wina, to jest bardzo pozytywna historia. Tak. W ciągu dnia. Lampkę na wernizażu, oczywiście, tak. No, to by było idealne. Leczy. Cały krwiobieg oczyszcza i tak dalej. Nawet antyrakotwórcze jest podobne. Antyrakotwórcze, tak, wino. Małych ilościach. No, jak ta Ira. No widzisz, wszystko te dary Boże, one są dobre, ale w małych ilościach. No. I kawa też w małych ilościach, proszę Ciebie, u nas w Przebudźcie się, to było napisane, że 7 filiżanek możesz wypić kawy espresso, dobrze zaparzone i to wspomaga na mózg, na pracę komórek szarych, ożywia Ciebie, dodaje animusu i to jest korzystne. No ale wiesz, jak siedzą krowy i na pusty żołądek pchają wszystko, te kawy. Wiesz, jak to w biurach. Przychodzą baby, to podobnie jak te moherowe. Siedzą w kościołach, siedzą w biurach. O, no to kawa, kanapkę zje. Przecież ona obiadu nie je, jak do 16:00, prawda? W biurze siedzą. Ja wiem, jak to jest u nas. Proszę Ciebie, do 16:00, 15:34, a są takie ambitne, co wychodzą po 16:00, bo muszą wszystko pozamykać, muszą wiesz, te obliczenia, to wszystko do końca. Statystyka medyczna na przykład, prawda? Do końca. Nasza Kopczyńska, proszę Ciebie, to ona biegała, nawet do biura do nas w nocy przychodziła. I dzwonił ten pan profesor, jej mąż, gdzie jest moja żona, czy ona jest tam w pracy? Ja mówię, pewnie gdzieś idzie tu książęcą, niech pan śledzi, żeby tam jej nie napadli. No bo to wie pan, jak to jest. No bo jeszcze tu do pracy nie doszła. No ale gdzie ona, czy jedzie auto, w autobusie jest? A to proszę Ciebie, siwa babka, a tak żywotna i tak lata. I te babki, one wszystkie mówiły. Jeszcze będę musiał nogi mać, bo ja w skarpetkach śpię. No. No ale to na wieczór się myje, to lepsze spanie jest wtedy. Tak. A na dzień to po co? Nie, śrug leci. No to wiesz, jak ktoś będzie wąchał ci nogi, to i będzie leciał. No ale co ja do biblioteki, to te kobiety mają takie, wiesz, nie słyszałeś. No, że kobiety wstrętne. No tak, no tak. Też prawda. Smrody męskie je podniecają. Podniecają, tak. Smród tego podporka. Tak. I, ale one mogą bardziej mieć wyczulone te receptory węchu niż mężczyźni. Oczywiście, kobiety. Bo one właśnie wychwytują nawet smród skarpetek. Nawet smród ze skarpetek one wychwytują, proszę Państwa. Przecież, wiesz, no ten smród niektórych mężczyzn jest tak męski, że się słabo robi. No przez tak baba nie śmierdzi. Tak, baba nie śmierdzi. Jak śmierdzi, proszę Państwa, kto? Cet. Tak, Ira.